Przypomnijmy, od wewnątrz Jarosław Szymkowiak, Grzegorz Rępała, Matej Ferian i Tomasz Rępała. Zielonogórzanie Szymkowiak w kasku żółtym i Matej Ferian w kasku białym. Słoweniec nie najlepiej ostatnio występował w barwach ZKŻ-u Polmos. Lepiej jeździł za granicą, no ale tu się odgrażał, że na pewno zrehabilituje się za te poprzednie niepowodzenia. Znów jakby coś nierówno wyszli zawodnicy. Znów bieg, no tym razem już wcześniej, zostaje przerwany i będzie powtórzony jeszcze raz. Gwizdy publiczności, nie podoba się to kibicom, no niezbyt licznie zebranym na stadionie w Rzeszowie, sporo pustych, wolnych miejsc